Cześć kochani, witam Was serdecznie na kanale Fokusowana. Dzisiaj mam odpowiedzi na Wasze pytania, czyli Q&A. Ale na część z tych pytań nie odpowiem, ponieważ pytania serii kiedy drugie dziecko, czy wracasz do Polski, czym się zajmujesz, to już są pytania, o których było u mnie na kanale, także nie chcę się powtarzać i jeśli, nie wiem, koniecznie musicie znać odpowiedzi na te pytania, podziękuję Wam moje wcześniejsze filmiki tego typu i może tam Wasza ciekawość zostanie zaspokojona. Ciekawość, co mam na ustach, NYX Soft Matte Lip Cream, seria Odcień Kopenhaga. Tyle. Pozwólcie, że będę czytała pytania bez Waszych ników. Myślę, że jeśli pytanie padnie, które Wy zadaliście, no to czytanie ników jest zbędne, bo też niektóre pytania dostałam wiadomości prywatne i może ta osoba sobie nie życzy, pytają z imienia i nazwiska. Jak YouTube wpłynął na Twoje życie? Zanim był YouTube, prowadziłam bloga, gdzie są wstrętne zdjęcia i takie trochę nie ma to ładu i składu, ale ten blog jest nadal, nie wiem, powinnam go usunąć tak naprawdę, bo tam nic sensownego nie ma poza przepisami kulinarnymi, z którymi czasem sama korzystam. Pamiętam taki dzień, że zastanawiałam się, jak ja robiłam taki schab a la strogonów. Wbiłam w Google i wyskoczyło mi zdjęcie z mojego bloga, którego w ogóle nie skojarzyłam i mówię, o tutaj to nawet w miarę fajnie wygląda. Później patrzę, mówię, aha, spoko, to jest mój blog. Także zanim był YouTube, był blog. I jak to wpłynęło na moje życie? Ja miałam taki okres, że kiedy poszedł do szkoły, ja pracowałam, zaczynałam pracę dopiero późnym popołudniem, wczesnym wieczorem, można nawet powiedzieć. Czułam, że mam więcej czasu dla siebie i chciałam znaleźć jakieś hobby, rzecz, która sprawiałaby mi przyjemność, zajmowała czas. I tak zaczęło się oglądanie YouTube'a, później prowadzenie właśnie tych różnych rzeczy typu blog, później vlog, kanał. A czy to ma jakiś wpływ na moje życie? Raczej nie, po prostu jest to moje hobby. Co myślę o Twoim nagrywaniu rodzice, rodzina? Powiem Wam, że mój brat, my chyba jesteśmy trochę, nie wiem, medialni, nie że medialni, ale mój brat pracował swego czasu w radio. W radiu i myślę, że chciałby też do tego wrócić. Ja tutaj się spełniam siedząc przed aparatem, także coś w tej krwi takiego jest. Także oglądają. Brat czasem wiem, że ogląda. Mama ogląda. Tata pewnie też, ale rzadziej. I co oni o tym myślą? Raczej nie rób tutaj nikomu krzywdy, nie wywlekam rzeczy, które nie powinny, że tak powiem, wychodzić poza obszar pewnych osób, także nikt tutaj nie może mi do mnie o nic, moim zdaniem, pretensji. Oni to lubią, jak widzieliście, moi rodzice na vlogach też się, jak to powiedzieć, pokazywali, także nie mają z tym problemu. Czy twój mąż ogląda twój kanał? Stricte nie ogląda, nie wie, o czym ja tutaj mówię i tak dalej, ale pamiętam, że chyba ostatnio mówił, że pokazywał w pracy mój filmik swojemu szefowi, bo chciał pokazać, jaką kupiliśmy choinkę. Także u niego w pracy też wiedzą, że ja nagrywam, ale dla nikogo to nie jest nic dziwnego. Trzy kosmetyki, bez których nie wyobrażasz sobie obecnie wykonania makijażu. Korektor z Bobbi Brown, bronzer, dowolny bronzer oraz rozświetlacz. Myślę, że to są te trzy rzeczy, które bardzo, bardzo lubię. Także pierwsze cztery pytania, odpowiedzi poleciały i lecimy teraz z tymi, które są na Instagramie. A jest ich naprawdę sporo, także jest możliwe, że podzielę ten filmik na dwie części, bo mogłabym Was tutaj po prostu zagadać na śmierć. Jak być dobrze zorganizowanym, by nie zwariować? Jeśli jesteście osobami, które nie wiem, dopiero startują w dorosłe życie i potrzebujecie organizacji i nie możecie się ją zebrać, myślę, że pomocna będzie zwykła kartka papieru, którą podzielicie na 7 dni i w te 7 dni będziecie wpisywali rzeczy, które macie do zrobienia. Myślę, że rewelacyjnym sposobem na planowanie i organizację czasu, jeśli chodzi o posiłki, jest ich planowanie. Chodzenie na zakupy raz, dwa razy w tygodniu, dzięki temu kupujemy mniej, wiemy, co mamy kupić, nie zastanawiamy się z dnia na dzień, co muszę ugotować. Oszczędzamy, moim zdaniem, tym właśnie czas i pieniądze. Ja mam taki system gotowania, że gotuję tak naprawdę 3, maksymalnie 4 razy w ciągu tygodnia, bo gotuję z reguły na 2 dni, czasem na 3, zależy, jak zrobię bigos, to nawet dłużej, ale raz w tygodniu też staramy się wyjść na jakąś randkę, która jest powiązana z wyjściem na jakieś jedzenie, na obiad, kolację.
jeśli mam zajęcia w szkole, również wpisuję to w swój kalendarz. Jeśli na przykład nie potraficie się zorganizować, chodzi o sprzątanie, napiszcie sobie, nie wiem, na takiej kartce, jakie rzeczy chcecie zrobić. Po prostu to rozplanujcie. Ja mam takie grubsze sprzątanie, że tak powiem, 2 razy w tygodniu, ale codziennie odkładam rzeczy na miejsce, nie zostawiam ze sobą syfu, kiedy wychodzę do pracy, kubek jest w zmywarce, kiedy wstaję rano, nie mam brudnego piekarnika czy lepkiej podłogi, robię rzeczy na bieżąco, co też mnie nie irytuje, bo nie wiem, jeśli wstanę rano, zobaczę, że nie wiem, piekarnik jest nieumyty albo wcześniej gotowany lub rzeczy nie są na miejscu, to mnie mega irytuje, dlatego po prostu robię rzeczy na bieżąco, a takie grubsze, większe sprzątania, generalne porządki, to nie jest tak, że o, nagle z Wielkanoc czy Boże Narodzenie muszę posprzątać. Ja kiedy czuję wenę, to po prostu to robię. Przed świętami nie mogłam się na przykład zebrać, żeby umyć fronty szafek w kuchni, a miałam wczoraj ochotę na to wenę i po prostu to zrobiłam. Także jeśli czuję przypływ weny na sprzątanie, to robię to w tym momencie. Lubię mieć posprzątanie ogarnięte, ale przy dziecku i dwóch psach w domu jest to często ciężkie, no ale coś za coś. I również, jeśli nie jesteście sami, to dlaczego tych obowiązków nie podzielić? Są rzeczy, które w domu robi mój mąż, typu wynoszenie śmieci, wystawianie kosza, kiedy właśnie śmieci są wywożone, kompanie Szymona, wychodzenie rano z psami, sprzątanie łazienki 2 razy w tygodniu, bo to są rzeczy, które on robi, kiedy mnie może odciążyć, bo dlaczego ja mam robić wszystko? Dała Bosia 2 zdrowe ręce? Niech pomaga. Pytania o to, czy jestem dosyć w UK, no to o tym już było. Komentarz odnośnie mojego filmiku o niekupowaniu kolorówki w 2017, o bardzo mocnym ograniczeniu. Dziękuję Wam za wszystkie przezajebiste komentarze pod tym filmem, bo spotkał się z super odbiorem. Zawsze tak jest, że kiedy boję się, że filmik może zostać źle przyjęty, to jest na odwrót. Także bardzo jestem pozytywnie zaskoczona. Nie jestem zaskoczona. Cieszę się, że napisałyście, że tak dużo dziewczyn się odezwało. Karolina tutaj mnie pyta, serum na ślady, nie, a nie poleć mi coś na ślady po wypryskach na rozjaśnienie przebarwień. Jest filmik na kanale Sylwii Guzowskiej odnośnie maseczki z kurkumą na takie właśnie przebarwienia potrądzikowe, także podlinkuję Wam ten filmik na dole. Zobaczcie sobie. Bardzo popularny Sylwii na kanale, ale też filmik, który działa, który pomaga, także Wam polecam. Karolina dalej pyta, a pytanie moje brzmi, czy wyobrażasz sobie życie, gdzie musisz rezygnować z pracy zawodowej? Absolutnie nie. Ja nie jestem typem osoby, która mogłaby być w domu, tylko i wyłącznie zajmować się domem, dzieckiem i mieć na głowie wszystkie te obowiązki. Ja muszę wyjść do ludzi, mieć swoje pieniądze, co jest dla mnie priorytetem, że zawsze wiem, że ja też zarabiam, że ja też się dokładam do budżetu, że są rachunki, które ja płacę, bo nieraz słyszałam takie sytuacje właśnie wśród znajomych, że naprawdę w domu jest tyle rzeczy do zrobienia, że to jest wow, ogrom rzeczy, a słyszę nieraz, ona siedzi cały dzień w domu i nic nie robi, no po prostu szlak nie trafia. A dom jest naprawdę wysprzątany, co innego, kiedy siedzi w domu i naprawdę nic nie robi i leży na kanapie, w domu jest syfki łajmuiła, no to co innego, ale nie, ja lubię, kiedy się dzieje i lubię wyjść z domu do ludzi. Kiedy, nie wiem, na przykład to są jakieś ferie, dłuższa przerwa i tak dalej, do pracy nie chodzę, brakuje mi tego. Ja lubię swoją pracę i nie chciałabym rezygnować z pracy zawodowej. Dalej. Jak radzę sobie na co dzień z chorobą syna, jeśli chodzi o takie psychiczne podejście, o strach, obawy o dziecko? Na dzień dzisiejszy radzę sobie z tym całkiem dobrze. Zaakceptowałam sytuację, w jakiej się znajduję. Wychodzę z założenia, że będzie dobrze, wychodzę z założenia, że niektórzy mają dużo gorzej, wychodzę z założenia, że jestem na tyle silna, że dam radę, nie żalę się, nie dzielę się swoimi problemami z rodziną czy z najbliższymi znajomymi, bo nie chcę nikogo obciążać tym, jak ja się czuję, bo wyszłam w tym momencie na męczennicę, a tego nie chcę. Jak może to sobie popłaczę, ale taka codzienność to jest po prostu obserwacja, bycie w gotowości, jak ja to mówię, i wiele rzeczy zaakceptowałam. Są rzeczy, na które nie mam wpływu, choćbym chodziła za nim krok w krok, także nauczyłam się z tym żyć. Po prostu to zaakceptowałam i staramy się żyć, na ile to jest
możliwe normalnie, że tak powiem. Musiałabyś rezygnować z nagrywania filmów na YouTube. Jak się z tym czujesz? Gdybym musiała, nie wiem, co by się musiało stać, żebym musiała zrezygnować, ale gdyby tak faktycznie było, myślę, że dalej oglądałabym YouTube'a, bo aktywnie bym komentowała, nie płakałabym, bo to nie jest źródło utrzymania. Co prawda z roku na rok te pieniądze, które są z wyświetleń, są coraz lepsze, to nie są jakieś kolosalne kwoty, ale kilka rachunków mogę zapłacić lub część z tych pieniędzy odłożyć po prostu na wakacje, tak z takich comiesięcznych przelewów, także tego by mi brakowało z pewnością, że siadam, nagrywam, że mogę wam o czymś powiedzieć, przez czymś przestrzec, takiego codziennego pitu-pitu by mi brakowało. Zastanawiam się, czy miałam pomadki na ustach, czy się na ustach, na ustach dobrze mam, na zębach. Chyba nie. Dobra, lecimy dalej. Czy ja się za bardzo nie świecę? Nieważne. Jak osiągnęłaś tak wysoki poziom organizacji, to znaczy praca, obowiązki domowe, rodzina, YouTube? Jak? Po prostu robię, co muszę, co mam do wykonania na co dzień, odkładam rzeczy na później. Nie pracuję na pełny etat, bo gdybym pracowała 8 godzin dziennie, to z pewnością byłoby mi to dużo ciężej osiągnąć. Jest podział obowiązków u nas w domu i też, jak to zawsze mówię, nic na siłę, bo jeśli, nie wiem, nie umyjemy podłóg, czy nie zrobimy czegokolwiek, to jest tak naprawdę mało istotne, jest tylko jakimś takim codziennym obowiązkiem, to świat się nie zawali i czasem też sobie odpuszczam, także chyba tak to wygląda. Tutaj czytam chyba jakieś pytanie, było usunięte. Czerpanie korzyści w odniesieniu do chorego dziecka. Chyba dobrze było usunięte, też tego nie widziałam, bo mogłam się zirytować. Dalej. Ania, co myślisz o Polakach mieszkających w Wielkiej Brytanii? Czy przyjaźnisz się z rodakami? Dzięki, pozdrawiam serdecznie. Również pozdrawiam. Co sądzę? Sądzę, że są dobrzy i źli, tak samo jak Anglicy, czy każda inna nacja. Nie ma ludzi tylko wiecie, białych lub czarnych, nie, w sensie, że nie jest albo dobrze, albo źle. Są różni ludzie. Ja się przyjaźnię głównie z Polakami, mam też wielu znajomych Anglików, ale to bardziej w pracy. Tak prywatnie się spotykamy, jeśli to są na przykład jakieś wyjścia takie stricte z pracy, że wychodzimy całą grupą na jakiś obiad, czy na jakiegoś drinka od czasu do czasu, to tak, ale ja głównie przyjaźnię się z Polakami, ponieważ z mojego punktu widzenia ja uważam, że Polak z Polakiem dogada się najlepiej, że no jakoś tak jest. I co sądzę, no każdy wyjechał z jakiegoś powodu, czy to za chlebem, czy do rodziny, czy w poszukiwaniu lepszego życia, lub uciek przed alimentami. Różnie to bywa z ludźmi, wiadomo, ale co sądzę, no każdy z jakiegoś powodu tutaj jest i nie mi oceniać z jakiego. I głównie moi przyjaciele to są właśnie Polacy. Jakie serum bądź krem z witaminą C byś poleciła? Ogólnie serum, które miałam jakiś czas temu, LixiG, zostawiłam link do niego na dole, byłam zadowolona, ale też chciałabym teraz wypróbować coś mocniejszego. Ogólnie witaminę C wprowadzić tak częściej w moją pielęgnację, żebym stosowała te produkty przynajmniej kilka razy w tygodniu i może się przekonam do jakichś produktów takich bardziej nie wiem, nie że naturalnych, bo naturalnych to wiadomo, że takie bym wolała, ale takich mocniej skoncentrowanych, może typu zrób to sam, nie wiem, dużo rzeczy się w mojej głowie zmienia, może takich produktów też bym chciała używać. Czym kieruję się przy wyborze kosmetyków i dlaczego? Pozdrawiam, również pozdrawiam. Czym się kieruję? Kieruję się potrzebą, jeśli chodzi o pielęgnację. Jeśli chodzi o takie produkty do włosów, typu szampon, odżywka, to często kupuję nowości, żeby sprawdzić, jak produkt działa u mnie. Jeśli chodzi o pielęgnację cery, to stawiam na produkty ze składnikami, które moja cera lubi, na konsystencję, stawiam na opakowanie, sprawdzam recenzje w internecie, na YouTubie, na Instagramie, ale to nie jest, że powiem, wyrocznią do tego, czy produkt kupię, czy nie kupię. A jeśli chodzi o kolorówkę, jak wiecie, raczej się niczym teraz nie kieruję, bo nie oglądam filmików. Oglądam, ale bardzo, bardzo wywiórczo filmiki typu hole kosmetyczne, kolorówkowe, nowości kolorówka, bo nie chcę, żeby mnie takie filmy kusiły do złego. Czym się zajmujesz? To o tym już było. Czego najbardziej ci brakuje w Anglii? Poza rodziną oczywiście. Dobrego chleba. Tego mi brakuje.